Dzień dobry, tutaj oczywiście Damian, witam Was w niedzielne popołudnie i dzisiaj porozmawiamy sobie na temat rzeczy, które ostatnio się dzieją w futbolu. Właściwie odpowiem na Wasze pytania, ponieważ wczoraj zapytałem się Was na Facebooku ogółem o futbol. Co chcielibyście wiedzieć? Moje opinie, jakieś typy itp. Stwierdziłem, że to może być naprawdę ciekawa forma takiego cotygodniowego formatu, ponieważ często mnie pytacie, kiedy wrócą jakieś złote typy, czy to dwie połowy. Chcę po prostu dojść do takiego stylu filmu, by to nie było nudne, by to było ciekawe, też nie takie sztywne, więc zobaczymy, jak spodoba Wam się dzisiejsze takie Q&A powiązane z futbolem, właściwie tylko o futbolu. No i kto wie, jak się to świetnie przyjmie, jak Wam się spodoba, to zrobię z tego jakiś cotygodniowy cykl. Wolisz kupić śmiecia za 222 miliony, czy kilo ogórków gruntowych? Pytanie takie średnio związane z futbolem, ponieważ taka kwota wzięta znikąd, 22 miliony, mi to nic nie mówi. Po co komu śmieć? Jeden śmieć? Nie, ja wolę ogórki. Bardzo lubię ogórki gruntowe, z nich można zrobić kiszone, małosolne. Nie wiem, jak się je robi, jednak bym się nauczył. Jednak nie wiem skąd się to pytanie wzięło. Na jakich zawodników wykorzystałbyś budżet Barcelony po sprzedaży Neymara? Ile oni mają? 222? Nieładnie, Paweł, nieładnie. Ostatnio mówi się o tym, że Barcelona chce sprowadzić Inigo Martineza. No, jest to środkowy obrońca i ten piłkarz raczej nie zastąpi Neymara. Jednak inne nazwiska, które pojawiają się w mediach, to Dembele i Coutinho. Tak jak powiedziałem we wczorajszym filmie, według mnie, jeśli kurczę szukają takiego dobrego następcy Neymara, to jednak lepiej by się spisał Dembele. I nie mówię tego dlatego, że mam taką koszulkę na sobie, czy taki szalik za mną wisi. W razie czego BVB to tylko dlatego, że byłem tam na meczu. Taka moja pamiątka, nie jestem kibicem Borussii. Jednak tak jak wspomniałem wczoraj, według mnie Coutinho znacznie gra na pozycji pomocnika ofensywnego. Na skrzydle owszem, radzi sobie dobrze, jednak według mnie jego miejsce jest, no wiecie, w pomocy. Dembele zaś jest niesamowitym skrzydłowym. W Borussii w zeszłym sezonie pokazał niezwykłe umiejętności. Nadal nie wiem, jakim cudem właściwie czarno-żółci dali za niego tak śmieszne pieniądze, ponieważ wydaje mi się, że René dostało za niego 15 milionów albo 10 milionów. Jeśli go sprzedadzą za te 90 albo 100, to będzie to biznes życia Borussii. No, odrobią sobie za Lewandowskiego. No co jak co, Barcelona potrzebuje ogromnego transferu. Ktoś, widziałem też właśnie w komentarzach na Facebooku, że wykorzystają te pieniądze na piłkarzy pokroju Paco Alcacera czy Deulofeu, ale właśnie, boję się, że tak będzie. Barcelona potrzebuje kogoś już doświadczonego, kogoś, kto pokazał coś w europejskich pucharach, który pokazał się w lidze i według mnie to byłby właśnie Dembele. Jeśli zaproponowaliby Ci stałe komentowanie meczów, ale musiałbyś skończyć z YouTube, co byś wybrał? Zostać na YouTube czy komentowanie? Nawet nie ma co się zastanawiać, zostaję na YouTube, ponieważ ja jestem swoim własnym szefem, mogę nagrywać co chcę, w jaki sposób chcę, nikt mi nie dyktuje warunków. To jest właśnie ta przewaga YouTube'a nad telewizją, tutaj każdy twórca robi to co chce, chyba że jest członkiem jakiegoś większego projektu typu Ponki czy coś. Wtedy aż takiej swobody się nie ma, jednak mój kanał, moje zasady, moja twórczość w moim stylu. I to jest właśnie główny powód, dla którego zajmuję się YouTube'em. Mogę robić to, co cholera chce. Czy sądzisz, że jesteśmy w stanie przewidzieć zwycięzcę Złotej Piłki po erze Ronaldo i Messiego? Komu dajesz największe szanse? Powiedziałbym, że musimy jeszcze trochę poczekać, jednak takie 5 nazwisk, które mam teraz w głowie, które miałyby szansę wygrać Złotą Piłkę, to oczywiście Paul Pogba, Neymar, jeśli będzie miał dobre warunki rozwoju, to Mbappe, Dembele i Dybala. Wydaje mi się, że ta piątka ma szansę na Złotą Piłkę w przyszłości. Jednak powiem krótko, tak długo jak Ronaldo i Messi dalej grają na najwyższym poziomie, to żadna inna osoba po tę Złotą Piłkę nie sięgnie. No według mnie to jest to wykonalne. Co sądzisz o formie Angulo? Myślisz, że będzie tak grał do końca sezonu, czy to taka chwilowa forma? Właśnie przed chwilą trafił z Lechią. Co sądzę o formie Angulo? Myślę, że pokazuje prawdziwy poziom polskiej ligi. Czas na porządne zmiany w tej lidze. Niedawno wyciekły brudy o tym, ile wart jest kontrakt ze sponsorem Ekstraklasy, co jest według mnie komiczne. W ogóle zasady, na jakich się to wszystko odbywa. Jaki mamy poziom? Doskonale wiemy. Europejskie puchary, no już ich praktycznie nie ma. Tylko Legia walczy o honor tej Ekstraklasy. To jest po prostu smutne. Jak myślisz, kto zdobędzie mistrzostwo La Ligi w tym sezonie? Pozdro od fana Czerwonych Diabłów. Pozdrawiam Cię, Samuel, i wydaje mi się, że Real sięgnie po kolejne trofeum w tym sezonie. Przepraszam kibiców Blaugrany, że ja jakoś nieprzychylnie się wypowiadam, ale mówię to, co myślę. Barcelona traci jeden ze swoich największych diamentów. Sprzedali go, mimo że sprzedawać go nie chcieli. Będzie trudno im znaleźć zastępcę. Real zaś ma niesamowitą kadrę. Zinedine Zidane doskonale wie, co robi i wydaje mi się, że wygrana przez Real Madryt La Ligi, jak i Champions League po prostu rozpoczyna erę dominacji królewskich. Czy tak będzie? Przekonamy się w tym sezonie. Real wie, co robi. Real dobrze dysponuje swoimi pieniędzmi. Czy Barcelona też będzie nimi dobrze dysponowała? Zobaczymy. Okienko transferowe jeszcze trwa. Wiele od tego zależy, bo nie ma co ukrywać, że Blaugrana potrzebuje solidnych wzmocnień. Mają budżet, niech go tylko mądrze wykorzystają na piłkarzy klasy światowej, a nie na jakichś Polków. Jak AC Milan poradzi sobie w przyszłym sezonie? Ja ten klub bardzo cenię, życzę im jak najlepiej, ponieważ, jak powiedzieli nawet właściciele AC Milanu, ich miejsce jest w czołowej piątce Europy. Może w tym roku tej piątki nie osiągną, bo biorą udział w Lidze Europy, jednak z Ligi Europy prosta droga do Ligi Mistrzów, a właściwie mogą też po prostu wygrać Serie A. No nie no, wydaje mi się, że Juventus... No czy Juventus wygra? To jest ciekawy temat. Jednak na razie pozostajemy przy Milanie. Stawiam, że zajmą miejsce w top 5 w Lidze Włoskiej, może nawet top 4. Top 4. Milan skończy Serie A na 4. miejscu i to jest taki mój typ. Na ten sezon Serie A. Życzę im jak najlepiej, kibicuję im, w sensie kibicuję, że po prostu ten klub no nie może wyglądać tak, jak wyglądał w przeciągu ostatnich kilku lat. Nie, to nie jest Milan. Milan musi się odrobić i właśnie za to trzymam kciuki. Czy w obecnej formie Milika widzisz go w pierwszym składzie Napoli? Okej, Milik w tych meczach przedsezonowych zdobył w sumie 7 bramek. Nie trafił rzutu karnego w meczu z Atletico. A powiedziałem, no proszę Państwa, Arkadiusz Milik słynie z zamieniania rzutów karnych na bramki. No to się nie wydarzyło, Okropnie wykonał tę 11, nie ma niestety co ukrywać. Jednak tak długo jak Mertens będzie w formie, to myślę, że dla Milika nie będzie miejsca w Neapolu. Jeśli zaś Mertens zacznie grać gorzej niż rok temu, to z pewnością będzie następować rotacja, przez co Milik będzie miał coraz to więcej szans do wykazania się i oby je po prostu wykorzystywał, no bo jednak... Czemu Sarri miałby sadzać na ławce Mertensa, skoro miał sezon życia? No niestety, Milik, a może i stety, Milik musi się pokazywać teraz z jak najlepszej strony, zdobywać te bramki. Każda jego minuta na boisku musi zostać wykorzystana w 100%, inaczej nie wróci do wyjściowej 11 Napoli. Jak uważasz, kto wygra Superpuchar Europy, Real czy Manchester United? Mogę głupio powiedzieć, że te superpuchary rządzą się swoimi prawami, no... Nie wiem, czy tym drużynom aż tak bardzo zależy na tym trofeum, jednak... A niech będzie Manchester United, bo lubię ligę angielską. Choć wiecie co, nie. Real Madryt, bo ja wychodzę w ogóle na jakiegoś przeciwnika i Barcelony, i Realu Madryt. Źle im życzyłem, kurczę, w finale Ligi Mistrzów. No muszę patrzeć, kurczę, na takie rzeczy z dwóch stron. Nie, niech Real kontynuuje swoją dominację. La Liga, Champions League to niech teraz zostaną niekwestionowanymi mistrzami Europy. Tyle. Kiedy będzie można usłyszeć Twój komentarz do jakiegoś meczu? Czy po skomentowaniu meczu w Eurosporcie dalej chciałbyś być komentatorem? Pozdrawiam, Damian. Pozdrawiam Cię, Mateusz, i to jest już ostatnie pytanie w tym odcinku. Kiedy usłyszycie znów mój komentarz? W każdym filmie na YouTubie. Czy dostanę jeszcze jakąś propozycję? Nie wiem. Wolałbym naprawdę komentować coś związanego z Ligą Angielską, gdyby była taka możliwość. No ale Eurosport niestety nie ma praw do tego, a inne telewizje mnie raczej nie przyjmą. I tak niezmiernie dziękuję właśnie Eurosportowi za danie mi tej szansy. To była niesamowita możliwość tak się sprawdzić. Jednak no nie wiem czy jeszcze dostanę jakąś szansę, czy chciałbym to robić w przyszłości. Pewnie tak, jednak musiałbym być luźniejszy. Chciałbym mieć więcej swobody. Chciałbym być po prostu sobą. Bo jednak wydaje mi się, że o ile nie była to wielka tragedia, tak jednak nie byłem sobą. Czuję, że po prostu nie byłem sobą. Ale nie było źle. Świetnie się bawiłem. Moje marzenie zostało spełnione, ale... W przyszłości, jeśli miałbym to wykonywać, to trochę by się musiało pozmieniać w telewizji. Dobrze, mam nadzieję, że taki film Wam się spodobał. Mam nadzieję, że nie był za długi. Moim celem było zmieszczenie się w 10 minutach albo 15, no nie wiem, zaraz sprawdzę. Jeśli film Wam się spodobał, to pamiętajcie o tym, by polajkować, jakiś komentarz zostawić. W razie czego, na razie nie zadawajcie kolejnych pytań, bo po prostu tego będzie tutaj za dużo. Jak będzie czas, jak Wam się to spodoba, to dam znać na Facebooku po prostu, tylko możecie ocenić formę tego programu. Czy gadam za dużo, czy gadam za mało, czy taki styl Wam po prostu przypadł. Jeśli tak, to widzimy się za tydzień. Jeśli nie, no to się już nigdy nie widzimy. Dziękuję za oglądanie, pozdrawiam. Cześć!